Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną siostra. Z tej strony ponownie siostra i Starki. Tak. A to jest Risk of Rain 2, czyli gra, która jest codziennie już od prawie 3 tygodni. Jeden tydzień nadal nie minął. Minęły 3 dni dokładniej, lub 4. Prawie 3 tygodni, a nie, przepraszam, prawie 2 tygodni, bo to jest chyba 14 albo 15 odcinek. No to teraz przechodzimy na easy, jako że nam nie idzie. A już, nie ma tak łatwo. No ale tak, dzisiejszy cel, graczy normalnie, co niestety nam się nie udaje od ostatnich kilku epizodów. I spróbować w końcu odnaleźć tą dziwną kulę, która nas zabiła milion odcinków, znaczy pomiędzy milionem odcinków temu. I tak, z tego też powodu wróciłem do Huntress, bo tak się za nim stęskniłem. Siostra, jak widać, już porzuciła swojego komando totalnie, przerzuciła się na jakiegoś innego dziada z mieczem i co my tu mamy? Murej! Siostra? Nie! Czemu nie? Ty się jednego możesz, ale bierz, ja potrzebuję 12. 7. Potrzebuję 12 na achievementa potrzebuję. Ale nie tak, żeby dedrukował wszystko na nie spokojnie. Nie, tylko prawie wszystko. A nawet jeśli będę drukował, to mogę obiecać, że tylko jeśli będą te. Tylko jeśli będą też przedmioty, które potem będę mógł przedrukować z powrotem. Derp? Bo ten. Akurat tu mogę zdradzić, że podejrzałem trochę tego umiejętnościa. Głównie. Którego tego? Alternatywnego dasha dla niej, czyli właśnie to za 12 crowbarów. I on jest dużo lepszy. Rozumiem. Muszę, bo to jest, tutaj mam pojedynczy długi, to mam 3 krótkie. O mój Boże. W sensie ja niby odblokowałam stunning dasha dla mojego gościa, ale tutaj też o wiele lepszy jest ten moim osobistym zdaniem, ze względu na to, że tutaj mam... A więc tak, jeśli po prostu przejadę, przeniknę przez jakiegoś wroga, to, no. To mi się dash odnawia. Aha. Okay, od razu. I potem zadaje jeszcze większe damage. No co, tu mamy focus krystal? A tak, tylko jednego. Chcesz? Który jest... Chcesz focusa? Jasne. Bierz focusa. Dobra. Zresztą to ja brałem focusy na tej, na Huntress, ale teraz ty jesteś prawdziwym melee. Muszę zrobić achievementa, żeby być 30 sekund w powietrzu. Nie ma szans, że tego nie zrobię. Kiedyś to zrobisz na pewno. Jeśli będziesz miała swoje skrzydełka ulubione. Ty, w sumie to jest dobry sposób na oszukanie systemu. No. Wejdź na jakiś najwyższy punkt, użyj skrzydełek. Lataj na skrzydełkach najdłużej jak się da. A jak już się skończą, to po prostu użyj czegoś, co będzie spowalniało twój upadek. Ale ja mam nawet double jumpy. Więc no. No tak, zapomniałem, że masz wbudowanego double jumpa. Dlatego zawsze... pierwsze piórko idzie do ciebie, a potem się dzielimy. No i się trafi jakiekolwiek piórko. Pamiętaj jednak, że mamy mnóstwo śmiecioprzedmiotów też tutaj w puli, które... Powiedzmy, że Telepo. Żaden z nas ich nie chce. Drukarka. Gazoline. Tam nie jest drukarka na te... Na crowbary. Nieszczęście. Moje. Nieszczęście twoje, ale znalazłam sklepik. Tam. A coś ciekawego tam jest? I drukarka zębów. Okej, okay, to jest dobra drukarka, jeśli się orientuję dobrze, co to było za zęby. A tutaj anti-boss rounds sobie biorę. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy... Nie drukuję. Ej, wiesz co? Pierwsza plansza, spróbujmy. Czy kawka? Bierz. Okej. Okay. To mówię, że chyba twoja postać się za dużo ze strzykawek nie korzysta? Tak mi się przynajmniej wydaje. I masz drukarkę pocisków. Ale mogę stracić strzykawkę albo crowbara, no to też dobre rzeczy. No to dlatego ja już odpeninguję. Zielone. Infusion, bierz. Ty potrzebujesz bardziej hitpunków ode mnie. Dobra. Myślę, ja mam mniej, ale to ty jesteś tą postacią, która ma być w ogniu walki. Dobra. A ja tu widzę dużą skrzynię, otworzę sobie szybko. I potem lecimy już może na teleporta, bo nie ma takie za dużo. Okej, okay, księga skarbów, jak ja na nim mówię. Lubię tą księgę. Fajne rzeczy daje. A ja znalazłam coś lepszego.
Equipment bar. Dobra, otwieraj go, ja już czekam przy bossie. I duża skrzynka na dole. Dobra, ja jeszcze widzę sklepa, to ja do sklepa pójdę, ty możesz pójść do skrzynki. Laleczka. Nie jest taka zła. Możesz ją już użyć i rzucić i w ten sposób ona będzie generować ci wszystkie efekty, które przy ubiciu wrogów ci się pojawiają. Tym samym też te kulki lecznicze. Więc dobra, na krytyczny moment jakiś. Chociaż wiem, że nie to, czego się spodziewałeś. Tylko one wzmacniają HP. Za zęby. Myślałem, że ty masz zęby, nie masz zębów. Okej. Nie, nie mam zębów, ty masz zęby. Nie, też nie mam zębów. Dobra, idę. O nie! To jest siostra? Nie o to chodzi. Chodzi o liczbę. Ile to kosztowało. Okej. Ale brawo, że dopiero teraz się zorientowałaś. Długo ci to zajęło. Ale dobra. Dobra. Idziemy do teleporta. Ja jeszcze jestem. A ja nie, zapinujesz, bo ja zabłądzę. Dzięki. Z sensowną właśnie kolekcją przedmiotów, więc wydaje mi się, że mamy szansę. Mam niby 4, ale w miarę dobre. O nie, nienawidzę dziada. A ja go uwielbiam jako ta postać. Ja go nienawidzę, bo za często nam się trafia ostatnio. To tak. A zwłaszcza ja na pierwszej plaży, zauważyłeś? Nawet. Co? Ale zauważyłeś, że zazwyczaj na pierwszej planszy? I drugiej, czasami trzeciej. I co się żartujesz? Przecież to jest kill ze zwykłą Queen Beetle. Australia, ja się ja wiem, że ty byś chciał dwie Queen Beetle. Nie ta postać, wiem, ale no. Ale mi nie o to chodzi, ja się za nim stęskniłem, bo ona była dużo przyjemniejszym bossem do tłuczenia niż to coś. To jest po prostu skała. Która może zrobić promień z oczka właśnie taki, który od razu ubija, jak ktoś tego zobaczy. Pięknie rozpoczyna się ten epizod. To nie zwiastuje niczego dobrego. No, ale to dlatego, że trafiliśmy na Stone Titana, którego naprawdę nie lubię. Nawet bardziej od Meduzy. Ja go lubię bardziej od Meduzy. No, to musi być jakieś cheaty, że... U ciebie ten promień, jak trafi ciebie, to nie jest wiecznie namierzany. Bo u mnie jest wiecznie namierzany, także nie da się tego uniknąć. Trzeba stanąć za czymś. No okej, okay. Jak nie zdążysz, to co wtedy? To trudno. Tak samo jest z tym jej atakiem. Tej, wiesz, naszej kochanej Majtuzy. Tylko, że jej atak bije stałe wartości. Tutaj nie wiadomo, ile dostaniesz przez ten cały promień. No. Mhm. I jedna rzecz. Ataku Meduzy możesz się spodziewać. Robi go zawsze dopiero, kiedy życie spadnie poniżej 25%. On może kiedyś zechce sobie ten laser wypuścić. No ale dawaj, siostra. Dasz radę. Wierzę w siebie. Naprawdę. Dla mnie to nie jest trudny boss. Tak przez RZ, oczywiście. No. Bo na wieże zamkowe to jeszcze nie zasłużyłaś. Myślałam, że wieże zamkowe. Nie, na to jeszcze nie zasłużyłaś. A kiedy zasłużę? Kiedy przestaniesz być lamą. Okej. Okay. Mega eksplozje po śmierci wrogów, to będzie coś ciekawego. I to zdecydowanie. To złonshotowało golemy. Wow. No nieźle. Nieźle. Czemu ciągle ta wersja? A jest jakaś inna? Tak. Pustynia. Nie pamiętasz? Akwedukt, nie pustynia. No i myślałem, że chodziło ci o inną wersję tych mokradeł. O akwedukcie to pamiętam. Rex ma tam ciekawe zadanie. Zrzucić tego bossa słoika w przepaść. Wow. Chciałabym to zrobić. Zaraz wykupię. Chyba, że chcesz pokus krystala. Nie, nie potrzebuję. Właśnie, czemu my tak bardzo na Huntress kupywaliśmy Focus Crystale? Ja kupowałem. I dlatego, że zawsze biegałem wokół wrogów bardzo blisko i stwierdziłem, że Focus Crystale są dobrym wyborem. A jako, że ty się trzymałeś daleko, no to stwierdziliśmy, że to ja będę je wykupywał, bo po prostu ty jesteś tak, daleko, to żeby to miało sens. Więc tak, no.
po prostu z dwojga złego, że tak nazwę. Ten do wykupienia tam, dobra. No. I to właśnie, z dwojga złego to zdecydowaliśmy, że lepiej, żebym ja zbierał fokus krystale. No ja teraz się ultra blisko tym, trzymam. No. Ja teraz właśnie ty jesteś bardzo blisko. Więc fokus krystale idą do ciebie. Było? Gdzie? No ten, do wykupienia. Mój ten. No to fokus tam było krystal. Przecież. Dobra, jestem. Ja sobie biorę strzykawkę kolejną. O, są dwa do wykupienia, moje przedmioty kochane. Bo ja w którym widziałem sklep z dwoma stykami i strzykawką. Wow. No to wziąłem strzykawkę. Ale super sklep. No. I dla ciebie, przecież ty uwielbiasz steki. Steki uwielbiają mnie, nie ja steki. Tak, tak, tak samo jak skeg. Popatrz, tak. Kolejny sklep, który ma steka. Nie biorę. Chociaż tej postaci może się przydać. Co to jest? Prawda, skala? Arneby Interactable. Dobra, wiem, wiem. O mój Boże, to jest świetne. Tak, 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 tak. Znam to, miałem to ale, właśnie też ale na... ty musisz to wziąć, bo ja potrzebuję tej wudu przez moje poczwórne tej... poczwórne wybuchy, więc zapraszam po skaner. Okej. Okay. Właśnie i tak bym chciał skanera, bo on jest fajny bardzo. W ten sposób łatwo będzie znaleźć czy to Big Boy, czy cokolwiek innego, więc no. Otwieram jeszcze na tej planszy, jednak pozwól, że nie będę skanował. Odpuścimy to sobie po prostu. Co? A, forgive me please, dobra. A to można raz na planszę? Nie, chodzi o to, że chciałbym szybko już po prostu bossa aktywować. Jasne. Dobra, możemy już... Ja de facto jestem gotowa już. Masz tą laleczkę nadal z sobą? Tak. Okej, bo właśnie widzę, że ona znowu leży i bałem się, że możesz jej nie mieć. Są dwie. Okej. I tak wolę skanera. Osobiście. Majtuza, okej. O, kochana nasza. I to pojedyncza, więc teraz będzie łatwo. Tym bardziej, że ja mogę przez nią przedaszować milion razy. Oczywiście. Ale nie, no, ja ta postać jest świetna. I boję się, że jak tylko ją zdobędziesz, to już nie będę miała do niej dostępu. Będziesz miała, przecież... Możemy spokojnie się wymieniać kolejnością postaci. A ja mam też milion innych, którymi chcę grać, więc spokojnie. Nie będziesz coś. A ty masz tylko komando i... Zaraz będę aktywować. O cholera, nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Dobra, nie umarłem, jest dobrze. Już. Dobra. Coś fajnego jest? Glety. Okej, to teraz pytanie. Bierzemy po jednej, czy ja biorę dwie, żeby szybko egzekutować? Bo chyba im więcej ich mamy, tym szybciej egzekucję robimy. To ty. Dobra. Ja niby mam mało przedmiotów, ale sobie radzę. Okej, ale co my tu mamy takiego ciekawego? Fungusy, gazoline i klucz. To rdzewiaka chyba najbardziej by się opłacało stąd brać jak już. Dobra. To ja kupiłam, bo mam pieniądzów jeszcze sporo. A potem idę tą skrzynkę otworzyć dużą. Dobra. Ja tutaj już poczekam, bo możemy dosłownie wyruszać w dowolnym momencie. Kto bierze ukulele? Ukulele, kurczę. Dylemat. A ja mam, wiesz, trzy strzały naraz wypuszczam, więc mam potrójną szansę, że te ukulele się pojawi jakieś. Dziękować. Przyszłe rzeczy już są twoje, obiecuję. Jakieś takie lepsze. Bo ja już dużo pokradłem teraz sobie. Teraz hazard szybki. Medkit. Mam jednego. Rdzewiak. To bierz oba. Spróbuję tylko rdzewiaka. Dobra, już idziemy. Nie ma nic więcej. Okej. Okay. A to plansz numer 3 nadchodzimy. W zaskakująco szybkim tempie. No, 13 minuta. Bardzo dobre tempo. Przy czym tak, tutaj powinienem nie dostawać żadnych obrażeń, ale nie chcę ale się z tym dostaniesz, męczyć. Bo to jesteśmy my. Nie chcę się z tym męczyć. O, okularki. Okularki, zarówno rastewki jak... i random. Zarówno tobie jak mi by się przydało, więc proponuję, żebyś ty wzięła tym razem, bo ja już mam dużo fajnych weź rzeczy. Weź. A nie, ja jeszcze potrzebuję. Ty robisz dużo różnych manewrów i siekania, więc u ciebie to jest lepszy wybór, moim zdaniem.
Tak, u mnie to jest głównie manewrowanie. U mnie chodzi o to, żeby manewrować tak, żeby jak najmniej otrzymywać, a jednocześnie jak najwięcej zadać. Okay. No o to, to chodzi, to zauważyłam w tej postaci. To o to chodzi w każdej postaci przecież. Tyle, że tutaj te manewry... Ta postać... Nie wiem jak to nazwać, kurczę. Ona ma pełno manewrów, skoków. Jest bardzo dynamiczna. Jezu, ile skrzynków. Czemu tu nie pokazuje Newt Altara osobno? Wyglądają na coiny. To powinno mieć inne ikonki. Zgłaszam reklamację do twórców. Ale... A dobra. Ty kupiłeś na... Ty nam kupiłeś na Steamie, tak? Tak, to aktywować ponownie, żeby jeszcze szukać dalej tego znowu. Ale... Czekaj, gdzie ty kupiłeś? Na Steamie, tak? Bo inaczej nie możesz zareklamować. Tak, na Steamie. Dobra. A to gdyby to było na Epic lub Gogu, to też bym mógł. No wiesz, istnieją też... Chlebowy... Wiem, co istnieje. Wiem, co istnieje, siostra, i to... Ty się tym nie przejmuj. Bo jest to pełni legalne. I ludzie prosto reklamują na YouTubach, więc się nie przejmuj wymienieniem takich nazw. Pamiętaj, że jednym z najczęstszych, przynajmniej kiedyś, sponsorów polskich wyborczych partnerów, tak, to wiem. Było G2A i Kingwin. Kingwin też? Tak, Kingwin też. Kingwin... Myślałam, że tylko G2A. Nie wiem, czy jest polski, czy był polski, czym się miesza z czymś. Wiem, że G2A chyba było polskie, dopóki Chińczykom nie sprzedaliśmy. Tak, to wiem. Czyli tak kojarzę, podkreślam, ja nie znam się jeszcze na tych kluczowych sklepach. Nie, o G2A to mi nawet odpowiadałeś kiedyś, jak byłam mały dzidź, który zaczynał się interesować grami. A może, może. Bo pamiętam, że jakieś klucze miałeś w CD Action i po prostu czasami jak nie było fajnych gier, to sprzedawałeś. No to właśnie tyle, co sprzedawałem. Powiedzmy tak, ja wiem, powiem szczerze, wiem, że niektóre klucze są na pewno nie w porządku, no tam sprzedawane czy coś, ale o Focus Crystal. Zanim ktoś będzie mi osądzał czy coś, nie popieram tych sklepów od dłuższego czasu ani nic. No ale jak właśnie było tak, że... Też nie kupujemy jakieś... tam nic. No. Powiem tak, zdarzają się nieliczne wyjątki. Naprawdę. Jak przykładowo, jest sytuacja taka, że jest gra jakaś bardzo droga. Dla ciebie. Jakaś bardzo droga gra, która ma niby koopa, ale nie da się go tak, powiedzmy, na Terrarię zrobić, żeby tak to roboczo nazwać. Ci, którzy wiedzą, ci wiedzą, ci, którzy wiem, nie wiedzą... Nie wiem, czy ludzie wiedzą, co to znaczy na Terrarię, więc wytłumacz może. Dobra. Żeby nie było, nie popieramy ludzi, którzy, powiedzmy, robią tak nie ze swoją rodziną. Nie popieram tego. Ale rodzinnie, jak najbardziej jest to w porządku, moim zdaniem. I są droższe. Tym bardziej, jako że my kiedyś to robiliśmy, teraz mam własny egzemplarz Terrarii. Tak, ale wracając. Jeśli gra wspiera multiplayer nie do końca zależny od infrastruktury Steama, możecie, poprzez udostępnienie rodzinne gier, spowodować, że dwie osoby będą w stanie grać jednocześnie. Jedna na głównym koncie wchodzi w tryb Steama offline, druga na trybie Steama online, po prostu korzysta z biblioteki pierwszej osoby. Online jest ta, która pożycza gry. Tak. W sensie, i na przykład, nie wiem, Starki mi pożycza gry i ja chcę grać w Terrarię z nim. Więc, więc ja wchodzę na online, a Starki na offline. No i wracając, to jest taka metoda, no. Jak są jakieś bardzo drogie gry, które tego nie wspierają, mimo tego, że w teorii online nie jest zależne od infrastruktury Steama, przykładowo przez to, że ma crossplay ze wszystkimi możliwymi platformami, to zdarza nam się czasami jakiś kluczyk taki dorwać. Ale to jest naprawdę rzadkość. Jedyne kiedy tak naprawdę to ja korzystam, to wtedy kiedy właśnie to było kiedyś, bo teraz CD Action już nie kupuję. Jak właśnie na CD Action była jakaś totalna badzie w gra, nikt pamiętam, ze znajomych nie chciał. South Park dostał. Tak, na przykład właśnie South Park. Jakaś totalna badzie w gra, nikt ze znajomych też tego nie chciał. No to po prostu... jak to się nazywa? Po prostu na G2 wystawiane i za to brałem jakąś tam, jakiś tam inny kluczyk tamtejszy. Idę openingować. Okej. Okay. A jaka? Co to? Rdzewiakowa, okej. Okay. I druga rdzewiakowa, chyba? Nie miałam tego. A to bierz. Ten grzybek jest fajny, czy to jest grzyb? Shock all nearby enemies every 10 seconds. A to miałaś, siostra? Co? To. To jest to, co ja dostałam chyba teraz. Nie dostałaś tego teraz, to mieliśmy już od dawna. Pytam się, czy to miałaś. Nie ruszaj Alien tego. Head, to nie.
Dobra, to cieszy, bierz to sobie. Nie, weź. Tylko, że ja nie pamiętam, jak to działa i dlatego nie wiem, dla kogo to będzie lepsze, bo ja wiem, że to miałem już kiedyś. Skoro miałeś, to możesz legalnie sobie podejrzeć, tak? Tak. Mógłbym, ale... Właśnie, będę cię bronić. Dobra, to szybko sprawdzam, co? Tak jak kiedyś robiono to na Plotingodzie podczas każdego odcinka z Isaaca. I wybaczcie, co naprawdę... Wiem, że zero profesjonalizmu. Cooldown umiejętności zmniejsza o 25%. Wiesz. Down, defeat... Nie chce mi się, ale ubiłam 500 wrogów. 500 albo 5000, nie jestem pewien, ale to jest 500. Elite. Ja już to mam. Nie wiem, kiedy to mi się nawet zdobyło, ale to mam. Bo to właśnie odblokowuje gilotyny. Ja nie miałam jeszcze gilotyn. Czyli te gilotyny są dzięki mno... mła, tak. Mówisz? Okay. Tak, dzięki mła. Czytaj ty. Stać mnie na drona, a nie ma drona. No świetnie. W sensie wiesz, jakiego drona. Big boy. Dobra, to idziemy już na dalej? No tak, idziemy. Ja już chwila, może poszukajmy Lunar Altar, żeby zagwarantować sobie pójście tam, gdzie jest ta dziwna kula. Okej, ja jeszcze wykupię gazoline, czy random? Lepsze będzie dla mnie. Tam u góry jest jakiś znak zapytania. To ja tam idę, zobaczyć, co to będzie. Co będzie lepsze? Gazoline czy random? Gazoline jest okej. Random jest random. Dobra, to wezmę gazoline. Okej. I dobra, 21 minuta zaraz. Niedobrze. Niedobrze. Zwłaszcza, że jakieś spotkanie chyba dzisiaj masz. Tego, co mi mówiłeś. A, tak, tak, ale to nic wielkiego. Mogę tam później podejść. To nie jest tak, że muszę być punktualny. To jest takie na luzie spotkanie. Bardziej bym powiedział, że po prostu rozmowa z ludźmi, którym prowadzę sesję RPG. Pathfindera. Tak, z Pathfindera. Ale jaki system to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo RPG to RPG. A to jaki system wybrałem na tą daną przygodę, to już jest... A to już właśnie, a to jaki system wybrałem, to jest drugorzędna kwestia. Backpack magazine? Backup, nie backpack. To powoduje, że twój ten skill pod parę przyciskiem ma dodatkowy ładunek. A, to dla ciebie bardzo fajne. No tak, 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 dla tej mojej glewi jest to super. Siostra, jak mam iść gdzieś tam wyżej, bo tam gdzieś wyżej to było to całe. Ja gdzieś tam mogę gdzieś wejść. To wejdź. I zobacz, co tam jest. Dobra, to spróbuję już tam wejść zaraz. Chociaż poszukam może wejścia od jakiejś dziwnej innej strony, bo... I bądź szczery, jeśli to jest Newt Altar, to mów o tym. Nie kupię lunarów, jeśli nie chcesz. Ale chcę po prostu... Ja sobie tam zaznaczyłam, bo żeby pamiętać, gdzie to jest. Ja po prostu chcę mieć gwarancję, że trafimy do tej czwórki, do której musimy trafić. Tak wiem. Podkreślamy po raz kolejny. Nie wiem, czy jest to jedyna czwórka, czy coś. Na jednej nam się to zdarzyło i dlatego na tą jedną chcemy wracać. Ach, dobra. Hits. Szarż. Musisz mi tu naspełnić wrogów kilka. Najlepiej te płomienie. Okej. Okay. Ale ja nie jestem w stanie spełnić wrogów. Wtedy najłatwiej będzie przedaszować. Ale ja nie jestem w stanie cię tak po prostu spełnić wrogów. Jedne, co mogę zrobić, to mogę wykupywać wiatraki. Licząc na to, że te wiatraki jakoś tam pomogą mi się dostać, ale... Jeśli mówi, że możemy zginąć znowu przez naszą ciekawskość. Newt Altar? Nie, wchodzę tam. Jest Newt Altar, kupuję. Dobra. To teraz szybko wracamy, no i... Miejmy nadzieję, że nas będzie stać na to, żeby wykupić sobie planszę. Tak, plansze kosztują 2 z tego, co kojarzę. A ja mam 4, więc mogę zasponsorować wyjątkowo. Też mam 4. Dobra. To aktywujemy i niech się dzieje wola tej gry, z nią się zawsze trzeba kłócić. Imp Overlord, dobra, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, lubię w miarę gościa. No, jest niebezpieczny, to prawda, ale no, jeden z, powiedzmy, relatywnie prostszych. Łatwo się jego ataków wyuczyć, szczerze. Gorzej, że jako że ja walczę na blisko, to po prostu jest mi nim zabójcie. Jego ataków unikać. Dla ciebie jest dużo bardziej zabójczy niż dla tego dystansowego przeciętnego. Ale spokojnie, jakoś sobie poradzimy. Dlatego szarżuję w niego, robię R-kę i uciekam. Okej, okay, nie jest dobrze, nie jest dobrze, siostra, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czemu? Mój pasek życia jest bliski końca. Pokonam go już.
Już się nie bój o mnie. Ja już go pokonam. Już. Dobra, to teraz pamiętaj. Bierz. Niebieski portal. Oba ci się przydadzą. To wezmę na spowalnianie, ale to drugie jest, nawet nie wiem co to jest. Jak działa jego przedmiot? Jak? Krytyczne trafienia zawsze eksplodują wrogów. Znaczy ten, zawsze rozkrwawiają wrogów. Oraz krwawienie teraz eksploduje. Cokolwiek to oznacza. Na bazarze chyba będę musiała wymienić sobie baterię w myszce, bo coraz częściej mi się zacina. Okej, okay. No to spokojnie wymień. Bazar to bezpieczne miejsce. To tak 14 sekund. Wiesz, no spokojnie na bazarze zrobimy cięcie, bo ja i tak będę się tam przyglądał przecież tym portalom, żeby wiedzieć, który jest który. Dobra. Jedno jest pewne, się zobaczymy na jakiś łańcuch na portalu. A ja idę na baterię. Tak. Po baterię. Tak. A właśnie, odczułam, że jeśli nie ma tam pokazanego tego teleporta, to oznacza, że będzie. Okej, okay. No to tak, ja szybko tam biegnę. I widzimy się za chwilę. A siostra idzie po myszkę. Dobra, jesteśmy i wydaje nam się, że to będzie to. Tak, bo w tej... pamiętam tumbeczkę. Dobra. W takim wypadku ja to aktywuję, siostra. Bo to ja to chcę. Dobra. I co teraz? Dobra, ja mam 3 lunar coiny. Więc to sobie kupuj coś. Coś kupuj. Niektóre przedmioty będę w stanie rozpoznać może. Lunar, tak, bud i korona. Glowing Meteorite. To jest coś nowego. Nie brałbym tego chyba. Dobra, nie bierzmy w ogóle, bo to się źle skończy. Tej korony nie pamiętam, ale nie, to jest okropne. Ale ten meteoryt... nie znam tego czegoś. I wolę to poznać przez przypadek otwierając z Lunar Poda, niż kupując teraz, kiedy jesteśmy blisko może odkrycia kolejnej tajemnicy. Bo jednak uwierzcie mi. Jako, że nie umiemy grać na tyle dobrze, żeby przechodzić tą grę, to chociaż sobie tajemnicę znajdywać. Dokładnie. Tak, to jest to. Clear Skull. Tak. Cheap Graveyard. A, to teraz musimy tylko znaleźć to coś dziwnego. Okej. Okay. Te jaszczurki nie ma, są dla mnie żadnym problemem. Dobra. To świetnie. Z moimi obecnymi przedmiotami. Ja idę po prostu i spróbuję znaleźć tę dziwną kulę. Pamiętam, jak grałam sama, tutaj były jakieś gniazda, które można było rozwalać. Rozwalanie gniazd, okej. Okay. Ja akurat żadnych gniazd, mogę powiedzieć, że nie widzę, więc ciężko mi stwierdzić. Tak samo nie widzę żadnych wrogów. Nie, mówię, tylko ze względu na to, że dzisiaj grając właśnie... Znalazłem gniazdo i mi je automatycznie rozwaliło. Okej. Okay. Więc... albo to, coś dało? Nie. Jedne co daje to te kulki lecznicze. To chyba coś jak te dzbanki na tym akwedukcie. Ale one cię nie ranią. Chyba. Mnie nie ranią. Co mnie wychodziło? Ochołęła, nie. Nie, siostra. Czemu mi to robi? Jeszcze ja prawie się spadłem. Siostra, czemu mnie zostawiłaś? Przepraszam. Jeszcze ja muszę znaleźć teleport. Robiłem sobie wielką głupotę. Dałem mój wykrywacz tego wszystkiego mojemu dronowi specjalnemu, którego tu znalazłem. Tato będzie co chwilę mi spamił tym, więc co chwilę będę miał wykrywanie wszystkiego. Bo nie jestem pewien, czy tu wykrywa też teleportera, czy nie. O, jest teleporter. Wykrywa! Trzymam kciuki, dosłownie. Tylko... jeśli pójdę do teleportera, to znowu nie pozna... Nie! Nie! Chyba, czy tym razem nie miałam na to wpływu. Czemu ta gra nie chce, żebyśmy poznali sekret tej dziwnej kuli? Musimy to nie zrobić tak, jakbyśmy tego nie chcieli. Ale na tym poziomie. Dobra. Widzimy się w czwartej krainie. Nie obchodzi mnie to. Widzimy się w czwartej krainie. Siostro, ale ja tego nie chcę. Nie obchodzi mnie to. Mam dość ginięcia na czwartej krainie. Widzimy się tam!
No dobra, niech ci będzie. Ale to jest jedyny raz, żeby nie było. Tak. Jedyny. Więcej na poziomie Izzy nie gram. Nigdy. No to witamy z powrotem na bazarze. I powiem wam tyle. Nigdy więcej Izzy. Mówiłam ci, że to jest very easy. Ale to jest za nudne. I uwaga... Czerwone nie. Trafiło nie? Się. Nie trafiło nie, się, trafiło się tu! Chodzi o to, że właśnie, że nie trafiło się naturalnie. A, no to to jest ten? Tak, to jest to. To jest to. Więc tak, jesteśmy tutaj, mam jedną monetkę. Nadal. Chociaż co ciekawe, niedawno jedną wydałem. To jest... Ten lunar to jest super lunar. Tego lunara polecam każdemu. Jak go zdobyłem ostatnio jako artificer, to było super. W sumie dobry lunar. Tak... I to tak nie żartuję. Jeśli już ktoś chce brać lunary tutaj, polecam ten tonik naprawdę. To jest chyba jeden z najlepszych przedmiotów aktywacyjnych, jaki do tej pory poznałem. Pod warunkiem, że ma się farty, tak jak ja. I ciągle losuje się ulepszenie statystyka, nie osłabienie. No i dobra. Jesteśmy znowu tutaj i... I tak. Widzę jajka. Okej, okay, to fajnie, że widzisz jajka, ale... Ale po co? Nie wiem, wydaje mi się, że to może coś dać. Może. Jak się rozbija odpowiednio dużo. Może i tak. Ja tam się nie znam. I tak, rób swoje, bij się z tym, próbuj przeżyć, ja szukam od razu teleporta, gdyby było źle, żebyśmy mogli zwiać. Okay, no właśnie, opowiedz jak jest pani... Na razie nie ruszajmy może. Poeksplorujmy. Nie, nie, na pewno nie, tylko mówię, że już znalazłem smrody. Ta kulka dziwna, trzeba. No, chcę ją odnaleźć, ale po prostu znalazłem smrody teleportacyjne, gdyby było źle, żebyśmy mogli wiać. Nie to. Co miałem poopowiadać, bo nie słuchałem? O to, jak ładnie ci się przedmioty trafiały. A, no to ludzie widzą przecież moje przedmioty. Widzą moje cztery wyrzutki rakiet i takie inne. Bo przecież nie da się wyłączyć widoku na przedmioty. Chyba. Okej, okay, siostra. Rozbijałam jajka. Cokolwiek robisz, to chyba działa, bo ostatnio też mieliśmy ten tekst. Przysięgam, że ja tylko rozbijałam jajka. Okej, okay, dobra, to chyba znamy tajemnicę. I tak, jak widzicie, tutaj na Easy, czy jak gra nazywa Drizzle, mamy 17 minut, jest dopiero początek harda. Nie widzę więcej tych jajek. Ja zaraz tu poszukam trochę niżej, bo niżej chyba też były. Ale nadal... Alloy Warship Units. Czy to jest to samo co ostatnio? Wygląda dość podobnie. Tak, to jest to. To jest to. Bo podobne koło widzieliśmy, to był zwykły boss, ale to miało inną soczewkę niż niebieska, więc to jest na pewno to. Zdawaj, siostra. Wieże zamkowe w ciebie. Wreszcie zasłużyłam na ten tytuł. Bym odkryłaś tajemnicę, jak to dziadostwo przywołać. Niestety na Izzy. Po prostu... Słuchaj, oznacza, po prostu czułam, że te jajka nie są bez powodu. Okej. Okay. Jakiegoś ita w kosmosa dostałem. Okej, okay, może zrobię... O nie, nie zrobiłam achievementa. A nie wiem, czy to był za it w kosmos, ale dostałem ita. Czemu to bierze... Tak. Czemu to próbuje mnie zjeść? O nie, będzie it w kosmos, będzie it w kosmos, będzie it w kosmos! Mnie nie wyitowało. A ja jestem prawie martwy, prawie martwy! Prawie martwy? Jak ty to robisz? Ja nie umiem umrzeć. Mam 360 max HP. Czemu to się wyleczyło nagle? Przepraszam bardzo. Może jakaś kolejna faza? A nie, już za mało życia znowu. Przy zwańce. Okej. Okay. I znowu, znowu coś nagle. I tak kosmosa dostałem. Oczywiście. I... Defide... Jest! Guiden of offline. Mamy to. Też mam. I powiem wam tyle. Dlatego też o tym chciałem tutaj wracać, bo tam pisało o jakimś tajemniczym strażniku i Siren Skull. Dostaliśmy tutaj to, ja a jaki czerwony przedmiot? Czerwony? Jakiś fajny? Nie wiem. Deathplant, nie znam. Roślina tajemniczkowa. To bierze.
Dobra, nie pytałam. No to lecimy do końca. Co prawda to jest easy. A mi się easy nie podoba. Ale tu jest to samo. Siostra, możesz też sobie wziąć. O, znalazłam coś takiego jeszcze. Siostra. A co? Dla ciebie też jest roślina doniczkowa. A! O, tak, plant a healing fruit on kill. Nie podoba mi się, że to jest na easy, ale tak. Skoro już jesteśmy, to równie dobrze możemy podkrywać jak najwięcej tym easy. Tak jest moje zdanie. Nigdy więcej. Ale nigdy więcej, to już mówię otwarcie. Może kiedyś będziemy jakoś... Może jeśli będzie jakiś długi live z jakiejś tam okazji specjalnej. Nie wiem, jakiegoś tysiąca subskrypcji czy coś. To się nigdy nie wydarzy, spokojnie, gwarantujemy wam. Ale nie, to może wtedy ewentualnie bym sobie włączył na easy, żeby po prostu gadać, opowiadać jakąś historię życia i przy okazji w to grać. Ale tak, w ramach serii czy normalnych streamów, jeśli kiedykolwiek znowu bym robił streamy, a to się nie wydarzy. Czekam na streamy na Twitchu. Z kim ja mam zrobić Hardlocka? Soul Linka. Ale tak, kontynuując pomiędzy dziwne gadanie siostry. To raczej będziemy grać zawsze na tym normalnym, ewentualnie na Monsunie, bo chciałem się przyjrzeć na Monsuna najszybciej, jak się uda. Wiesz, że my nigdy nie ukończymy na Monsunie. Mówię, że chciałbym, nie, że od razu. Najpierw chcę się nauczyć grać na normalnym. Albo możemy zrobić od razu, siostra, to, co proponują nam poradniki. Pomiń granie normalnie, graj Eklipsy. A podkreślam, że pierwszy poziom Eklipsy zmniejsza chyba poziom życia o 25%. No bierz, ja już tego mam. Dobra. Jak to pierwszy poziom Eklipsy? Eklipsy to jest coś jak Ascend w niektórych tych grach karcianych, typu Covenant w Monster Trainie, właśnie Ascend w Slay the Spire. RG plus. A... No, można tak to trochę nazwać. Po prostu każde podejście... I teraz tak, Gwiezdne Kluczu. Kojarzysz takie laboratorium? No przecież próbowałam tam wleść. To tam musimy dojść. Bo będę miała dla ciebie miłą niespodziankę. To masz jakieś majtady było na sobie. A, taki przedmiot znalazłam. Co to jest za przedmiot? Jakiś wiater. A właśnie, spróbuj może w tym wiaterze postać, może to ci zaliczy achievementa, zabić się w powietrzu. Nie, bo on mnie ten, on mnie jejtnął tutaj na wysepkę. A więc tak, w pewnym momencie znajdziemy taki właz i ten właz powinien być otwarty. Wow, moje teorie okazały się prawidłowe. U mnie był otwarty. Okej. Przy okazji też, co ja mogę zdradzić? Jest challenge, żeby trzeba usunąć jakieś 20 głazów z tej planszy. Okej. O, jest jakiś właz, nie wiem czy to ten. Zapinuj. Taka dziura w ziemi, wzorowana na włas. Jestem tu, siostra. Gdzie? Jestem przy tym laboratorium. Dobrze, poczekaj na mnie, gdzie jest? Zapinuj się. Okej. Zapinowałem wejście. Muszę znaleźć włas. No, pinuję ci co chwilę właza, to jak muszę znaleźć włas? Dobra, ja już jestem tutaj. No dobrze, bo ja tu zaraz bym zginął od tych dziadostw. Dobrze, teraz ja już to robiłam. Proszę bardzo, proszę odtworzyć ten wzór. A czekaj, jaki wzór? Ten. Okej, a musi być ten? Nie może być ten, co na pierwszej planszy był? Nie wiem, ja zrobiłam wzór, który mi kazała ta tabliczka. A to jest, spróbuj ten inny, dobra? 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 Dobła. Dobra? Dobła. A to teraz, wybaczcie chwilę, muszę... alt-tabnąć się na Steama, żeby otworzyć screenshota. A ja spróbuję, żeby cię nie zabili. A, tylko odtworzyć. Ale jak to mam odtworzyć? Patrz, podchodzisz do tego i naciskasz E. A, okej, dobra. I teraz co my tu mamy? Kształty. A, czekaj, to jest to? Kwadrat. Jeszcze raz nie. Możesz nacisnąć, żeby zmienić. O, to te tam są, okej. To było to chyba? Okej. Okay.
I co teraz? Tu ma być kula? A na środku? Się udało. Coś znika. Teleporter się uruchamia. No. Nie może być chyba. Ale ty nic nie dałeś na środek. A, na środek. Tak, czekaj, środek też tu ma? A nie, to wszystko nowe. Przez truchło. Tak. Bo zlamiłeś. Lampo. Dobra, fajnie mówić zlamiłeś, jak... Jak wrogowie tu po prostu chyba przychodzą. To wybuchło tak? A to ty wybuchłeś. Tylko mi się ostro, ale nie jestem w stanie po prostu tej ustawić na środku, jak nawet nie widzę, co jest na środku. Bo truchło to przysłania. To mów, co chcesz na środek. Ile? A kule. Chyba. Kula na środek? Tak. Dobra. Kula na środku jest. A zatem wystarczyło tak stanąć i już widzisz, co jest na środku. A, czyli tak. I czy też kula? Jeśli nie zadziała znowu, to zrobi to, co mi kazałaś. Ale tak... Jak na razie nie rozumiem niczego z tego wszystkiego. Działa. Hey, jest coś. Idziemy tam. Okej, okay, dobra. Artefakt portal. Wreszcie mam artefakta. Ja już jednego mam. Wiem, że ty masz. Ale teraz będzie miła niespodzianka, taka bardzo miła. Bulwark of Umbry? Okej. Okay. Jakaś nowa lokacja. No dobra. Ja ci nic nie podpowiadam, rób co uważasz. Artifact of Kin. Monster will be only on one type per stage. Mam wrażenie, że nam się wtedy zbugowało i mieliśmy okay, tak jakby ten artefakt włączony. I teraz myśl, co masz zrobić. A przy okazji, patrz, tak trochę cicho siedzę, ale no, domownicy. Sobie. I teraz artefaktki, i co się dzieje dalej? I co dalej? Ja ci nie powiem. Nie, bo teraz coś we mnie strzela. Mogę ci powiedzieć, co masz robić, ja nad tym chwilę rozkminiałam. Nie, spokojnie, siostro, ja... Jakby to powiedzieć najłatwiej? Po prostu jestem trochę zagubiony w tym wszystkim. A ja nie, bo ja już to raz zrobiłam i to nawet dzisiaj. No wiem, że dzisiaj... Ratuj, dużo coś wyskoczyło. Spadło! Aha, spadło se? Dobra. Ale tak, musimy się bić z tym czymś. Niestety, tyle ci powiem. Musimy się bić ze wrogami. Okej. Okay. A ja coś zwiedzam jakieś dziwne miejsca, muszę przyznać. No to nie zwiedzaj, tylko pomóż. Ale... No dobrze, zwiedzaj. Tylko po prostu nie wiem, co tutaj robić. Mam ci powiedzieć? W sensie podejrzewam, no co trzeba zrobić, ale... No to mów, co podejrzewasz. Jako, że nie mogę tego atakować, a to ma pasek życia, to podejrzewam, że trzeba coś po prostu znaleźć, żeby coś z tym zrobić, ale... Ale co i gdzie i jak, nie wiem. Zgadza się. A teraz, czego użyłeś na tej kostce? No, artefakt key, tylko że tego nie ma. To by może się losowo wydropić z boszów. Serio? Tak. Znaczy nie z boszów, tylko tutaj ze wrogów. Jak będzie dosła, to może wypaść? Okej. Okay. Tak. No dobra. Więc musimy się z nimi tłuc, aby zdobywać monety, otwierać sobie normalnie. Tutaj możemy dalej skrzynki. Jak zapewne zauważyłeś, że są skrzynki, a się pewnie zdziwiłeś, że... Ale ja pieniędzy nie mam. Co mam zrobić? W takim wypadku pozwól, żebym je otwierał, bo ja po prostu nie mam dobrych przedmiotów. Ja też nie mam. No jasne. Ostra, ty nie masz przedmiotów, bez przesady. Masz dobre. Ja nie mam dobrych. Zdecydowanie lepszy masz komplet niż ja. Też prawda, więc na spokojnie możesz sobie brać przedmioty. Dobra, ważne są te artefaktki na pewno. Tylko że jak tu właśnie nie widzę. Nie wypada mi z wrogów i tego nie widzę po prostu. Weird. Może jeszcze wypadnie? I don't know. Tak, jest! Wypadło. Bierz. Dobra.
Tylko jak mam tutaj doskoczyć. Są jumping pady, so, możesz zrobić skok dash chyba też. Okej, okay. Zrobiłem skok dash w przepaść. Ups. To ja mam to podnieść, jeśli nie możesz? Trzeba, chyba tylko będziesz musiała, bo ja tam po prostu tam nie wlezę. Mogłeś tu wejść jakoś jak chyba, niby? Ale okay. No słucham, jak niby? Nie wiem. Dlatego już to niosę do naszego kochanego kolegi. Okej, czyli jeszcze dwa klucze trzeba będzie znaleźć. Super. Ale okej, powiedz mi siostro, miałaś to samo, czy coś innego? Dokładnie. Nie wiem, czy to się losuje, czy jak. Dobra, czyli... Ale miałam dokładnie to samo. Czyli trzeba założyć, że tutaj każdy artefakt ma to samo dokładnie. Nie, będę śmierć, będzie śmierć, będę dead. Nie będziesz dead, tutaj nie da się być dead. Wpadł w przepaść i ty nie zabrał życia, jakim cudem? Nie wiem. Może tutaj po prostu gra tak działa, że nie zabiera życia. Za pierwszym razem mi zabrało życie. Za drugim użyłem owocka podczas spadania i mi nie zabrało, więc co to, owocek mnie uratował? Okej, okay. Jeśli tak, to ten owocek jest dużo potężniejszym przedmiotem niż uważałem początkowo. I dobra, faktycznie będzie mega długi z tego co widzę, ale... Mogę cię załamać? Tak. Z tego miejsca robisz pętlę. Okej, dobra, to będzie jeszcze dłuższy. To może teraz inaczej. Czy ta pętla wnosi coś ciekawego do gry, czy to jest po prostu to samo, tylko że... Okej, okay, dobra. Ta pętla wnosi to, że możesz odblokować tą postać, której używam. O, okej. Okay. Nie! Owocek, ratuj owocek. Owocek, ratuj. Ale masz pełne HP? O, dobra, nie masz. Ale użyjesz owocka i będzie... Tym razem ja to mogę wziąć. Jasne, no, dlatego zostawiłam ci to. I jeszcze jeden klucz ma będzie potrzebny. Nie podniosłeś go. Nie podniosłem? Mam klucza! No to jeszcze dla mnie został. A nie, jednak nie został. Jest jednak jeszcze został. Jeden. Dobra, wkładaj siostrę, ja się schowam, żeby nie umrzeć. I co teraz? No idź. No idę, i co teraz? Nie musiałeś tu! Chyba. Czy musiałeś, żeby interakcję z tym zrobić? Nie mam żadnej interakcji. Tu! Nie miałem tu żadnej interakcji. A ja mam. Ty jesteś hostem. Na pewno? Próbuję jeszcze raz, ale... I podskok. Dobra, mam. Jest! Jest! Trial of Kin. Okej, I teraz musimy tam do góry się dostać. Czyli odblokowaliśmy w ten sposób runę Kin. Że artefakt Kin. Ale mi to wygląda na tak. Runy, tak? To są artefakty właśnie. Tak, wiem, że to są artefakty. Wiem, jak one działają, bo powtarzam, robiłem daily challenge, gdzie było ich mnóstwo nawpychanych i przez to łatwo było ginąć. Tam masz, jumping pada. Wiem, widzę, tam. Widzę. Dobra. Widzę tym razem, spokojnie. Skrzyneczkę otworzę. Ci. A, okej, okay, dobra. Skrzynka wie, jak dać ci wspaniałe rzeczy. Otwieraj. A ja kupię sobie G-Fuel. Oh no. Specjalnie na ciebie tak to nazywam. Ja czy ty? Wiesz, Miśka. I... Artefakt portal, okej. Okay. Dobra. Dobra, mamy... Witamy na pierwszym etapie! Loop back to the first stage. A, okej, okay. I to odblokuje te haki, które ty miałaś. Czyli, dobra. Nie no, widzę, że wszystko tak, tak samo, poza tym, że stage liczy się jako szósty. I to jest stage... Już rozumiem, musimy jakiś void fields czy coś takiego odnaleźć jako planszę numer 7, czyli na drugiej planszy może się trafić jako coś takiego void fields.
Ale... Trochę inaczej chyba. Ale jakoś to... Więc... Ale... Tak. Nie, 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 chodzi mi o... Teraz o challenge Multa. A, okej. Okay. Drugorzędna plansza o nazwie Waldfields istnieje. Trzeba ją trafić po pętli, żeby to zaliczyć jako mult. Okej, okay, ciekawa rzecz. A teraz to wszystko ma sens. Dobra. I teraz tak, na trzeciej planszy będzie trzeba znaleźć teleport na pewno. Okej, okay, dobra. Bo wtedy ci możemy... Kojarzysz takie coś jak Obliterate to the Obelisk? A, obliterate yourself at the obelisk. Okej, okay, czyli to, za to jest mercenary, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, warto wiedzieć. Tylko no, wtedy nie możemy kontynuować naszego przebiegu. Od razu ci powiem. Co, że ja jakoś coś takie znajdzi. Wolę cierpieć na normalu, niż mieć takie przebiegi na easy. No i super. A teraz znajdź ten teleport, bo nie chce mi się tu zostawać. A, już go znalazłem. Dobra, już biegnę. I teraz pytanie, siostra, czy następne odcinki w takim razie robimy na artefaktach? Jak będziesz chciał. Bardzo. I dobra, w takim wypadku jeszcze jedna rzecz ogólnie. To też ogłoszenie do wszystkich oglądaczy. Nie wiem, czy będzie czekał z kolejnym artefaktem na odcinka. O, już biorę. Czy też artefakta spróbuję zdobyć sobie, samemu. Jeśli się wstawi, że to wszystko tak samo wygląda, to... to równie dobrze mogę sam odblokować artefakta tego... zakoda, którego tam siostra pokazała. Z jakiego koda? Tego koda, który był przy laboratorium. A. To jest jakaś cienista majtuza. Nie wiem. Teraz się spłonęła. Nie, to jest jakaś czarna majtuza. Już nie czarna, teraz podpalona. O, i spalona. No i taka była już wcześniej. Uwaga! Przeżyłem. Pan tego dobrze, że mam tego owocka, teraz już mi uratował życie, że no. Podkamyk, dobrze, podkamyk. A ja mogę po prostu w międzyczasie dashować i wtedy nic mi się nie dzieje. Okej, warto wiedzieć. Nie wiem, czy teleport też tak działa. Ni cholery też nie powiem, bo ja tej postaci nawet nie znam. Okej. O nie. Przeżyj przez gwiazdy kluczu. Dziękuję. Dobry gwiazdny klucz, przeżył. Ona jest chyba po prostu wytrzymalsza, mam wrażenie. Może. Nie wiem. Jakie przedmioty tym razem dostaliśmy? Suel, to po jednym. Aha, zdecydowanie. I tak, fajerwerki za to, że jesteśmy takimi lamami, że musimy na easy grać, żeby cokolwiek osiągać. Dokładnie, jej! Jesteśmy zbyt dużymi lamami! Warning, ground temperature begins to rise? W jakim sensie? I don't know. W ogóle jest jakaś dziwna elitka. Już jakąś idę. Jakąś bańką wokół siebie. Już biegnę. Co się stało? Chyba nas pali ziemia. To jest moja teoria. Nie, bo ja totalnie nie rozumiem, co tu się stanęło teraz. I cała nadzieja w tobie, siostra, bo ja jestem martwy. Dobra, znajdę teleport. Okej, okay, to też szukaj teleportu, ja będę obserwował to wszystko i jednocześnie może spróbuję zobaczyć, o co chodzi. Co to jest? Dobra, jedno spróbuję. Okej, Okej. To. A, dobra. Już wiem. Musiałem sobie to zaspoilować. Nie jest to nic groźnego. Okej. Jest to ogłoszenie.
to jest event, który powoduje, że na tej planszy będą tylko te jaszczury i te ich większe kolegi. W sumie już zauważyłam, że są tylko jaszczurki. A teraz takie pytanie, siostra. Czy w tym momencie, kiedy mieliśmy same golemy, był podobny tekst jakiś? Nie wiem. Chyba tak. To w takim razie to nie był bug, tylko jakieś takie wydarzenie. I w ogóle, jeśli będziemy grać Artifact of Kin, to będzie ciekawa sprawa, że na każdej planszy będzie zastosowało się tylko jeden typ przeciwników. Nie wiem, czy to jest korzystne do grania, czy nie. Bo co, jeśli znowu trafimy na golemową planszę? A jeśli majtuzowa lub jaszczurowa? A, no tak, tak, tak. To też może być kiepskie. Widzisz gdzieś teleporta? Tak, przed tobą dosłownie. Nie teraz. Wcześniej przed tobą, jak patrzyłaś tam, o tam, tak. Tam jest. Na pewno tych smrodów nie widzisz, siostra? Mhm. Wow, to żeś mnie zaskoczyło, bo te smrody są naprawdę widoczne. Wow. Albo masz tak wyćwiczone oko, albo ty masz niewyćwiczone, albo to kwestia może, nie wiem, czego. No i gdzie masz teleporta? A, będzie tu gdzieś. O, jest, faktycznie. Znaczy, ja widzę te pyłki, ale nie jakoś tak, żeby wiesz, żeby wiedzieć, że to jest teleport. Co to ma być? No to ma być boss. Nic nie mówię. No cóż, na scenariusz będzie musiał poczekać. Ale tak, 57 minut z odcinka. Wybacz, po prostu oni mnie zwanshotowali. Nie, rozumiem. No cóż, 57 minut odcinka. Ale i tak udało się coś odkryć. Jakieś takie duże coś. Czy to bije pięściami? Tak. I w ogóle ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o opisy. Ale opisami zajmiemy się w kolejnym epizodzie, bo nie chcę robić z tego godziny, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i do następnego, trzymajcie się, hej!